Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 10 grudnia, więc zaczynamy już 10 vlogmas. Powiem wam, że przez to, że tak codziennie dla was nagrywam i montuję te vlogmasy, to czas mi mija tak szybko. Zanim się obejrzymy, będzie już 24 grudnia, zanim się obejrzymy, będzie już 1 stycznia. Także no szkoda, że tak szybko. No ale co, mamy godzinę 7, jest wtorek. Ja zaraz będę wychodzić do szkoły. Najpierw jeszcze pokażę wam, co jest ubrana i otworzymy 3 kalendarze adwentowe. A więc mam na sobie ten sweterek, który już był w którymś z vlogmasów. Nie pamiętam którym, no ale z racji, że już jest wyprany, to założyłam go ponownie. Ogólnie to wiadomo, część ubrań będzie się powtarzać w tych vlogmasach, bo jednak mam taki swój standard, który noszę, czyli jakieś tam bluzy, swetry i tak dalej. Mogłabym dla was przygotować oddzielną każdą stylizację na każdy vlogmas, aczkolwiek ja mam takie ubrania, w których się czuję bardzo dobrze, dlatego co jakiś czas po prostu je noszę i ubieram jeszcze raz. No i właśnie jest to ten sweterek z H&M-u, do tego pasek ze Stradivariusa i spodnie z Telly Welly, takie zwykłe czarne. No i do tego mam takie świetne skarpetki. No ale oczywiście je przebiorę. Także idziemy teraz otworzyć kalendarz adwentowy. Weszłam, żeby przejść po kalendarz adwentowy, bym zapomniała o choince i o ozdobach, które muszę wziąć do szkoły, także Boże, dzięki, że tutaj przyszłam, jejku. Okej, zaczynamy od musów. Dziesiątkę znalazłam tutaj. Jest to coś tak małego, że obawiam się, słuchajcie, że to będzie kredka. O! Nie, to nie jest kredka. Okej, jakiś batonik. I tak on się prezentuje. Mango, pomarańcza i Rigel. Nie wiem, co czym jest Rigel. Pszenica tu jest narysowana, więc może chodzi o pszenicę. Ale nie mam pojęcia, czym jest Rigel. Możecie dać znać w komentarzu. Także taka rzecz, no w sumie spoko. Chociaż no ja bardziej zazwyczaj jak tu otwieram te kalendarze, to liczę na to, że będzie jakiś musik. No ale nic. Lecimy teraz z dziesiątką w tym kalendarzu. Mamy ją tutaj i dzisiaj mamy żelki. Czyli w sumie taki standardzik. I ostatni kalendarz otwierany przed szkołą to kalendarz z herbatkami. Tutaj. Ale fajny smak dzisiaj mamy. Imbir i cytryna. Jejku, ja uwielbiam takie herbatki. No mega fajnie. Także tak się prezentują rzeczy z dzisiejszych kalendarzy adwentowych. Resztę oczywiście sobie otworzymy już po szkole. Także ja już teraz uciekam do szkoły, więc widzimy się jak z niej wrócę. Pa, pa. Hejka moi drodzy, mamy godzinę 17.20. Ja jakiś czas temu wróciłam do domu, bo dzisiaj kończyłam szkołę o 14.25. I potem pojechałam na 15 na hiszpański. No i właśnie przed chwilą z niego wróciłam. Jeśli chodzi o szkołę, to pierwszą miałam fizykę, na którą robiłam, prezentowałam prezentację swoją i dostałam z niej 4+, więc wydaje mi się, że to jest spoko ocena, chociaż i tak uważam, że prezentacja była zrobiona na 5, bo no może co prawda minusem było to, że nie umiałam tekstu na pamięć, ale wiadomo, że tylu informacji nie da się nauczyć na pamięć. Znaczy da się, wiadomo, ale no potrzebowałam na to zdecydowanie więcej czasu, także według mnie powinna dostać tą jednak 5, ale dobra. Dla pani inne rzeczy są ważniejsze, inne mniej, także rozumiem to, ale i tak jestem z siebie dumna, że dostałam tą 4+, jak dla mnie to z fizyki i tak dobrze. Na angielskim pani oddawała kartkówki z czasowników nieregularnych, dostałam z niej 4, także git. Na zajęciach z wychowawcą ubieraliśmy choinkę, także też spoczko. Na niemieckim robiliśmy jakieś tam zadania w ćwiczeniach, na matematyce. Pani również odda kartkówki, z której dostałam 5. I potem robiliśmy tam zadania z założeniami, tezą i z dowodem. Na chemii mieliśmy kartkówkę, która poszła mi tak średnio, przez to, że wczoraj tak długo siedziałam nad fizyką i montowałam jeszcze dla was vlogmasy. No to tak średnio z tej chemii ogarnęłam, ale wydaje mi się, że i tak coś tam umiałam. I z informatyki, na informatyce mieliśmy taką luźną lekcję, pan tam oceniał nasze sprawdziany. Ze sprawdzianu z informatyki dostałam 4+. Wydawało mi się, że miałam wszystko dobrze zrobione, ale pomyliłam się w jednym, po prostu. Pewnie tak większość osób tego nie zrozumie, ale jeżeli ktoś się zna tutaj, jeżeli jest jakiś taki informatyk, a dokładnie zna się na bazach danych, to ja po prostu nie ustawiłam tekstu w jednej z tabeli, nie ustawiłam tabelki na tekst, tylko nie ustawiłam na integer, tylko ustawiłam na tekst. Nikt pewnie tego nie zrozumiał.
A teraz ogólnie, słuchajcie, otwieram paczuszkę, która do mnie przyszła. I jest to statek, który zamawiałam na jednym z vlogmasów. Chyba ten vlogmas był w piątek, tak mi się wydaje. I jest to, słuchajcie, mój statywik do vlogowania dla Was. Jestem bardzo go ciekawa, jak on się będzie sprawował. Czy będzie git, czy nie będzie git. Jak on jest malutki! Myślałam, że będzie trochę większy. To nie jest chyba do końca ten statyw, który chciałam. Bo on jest taki, no mega malutki. Chociaż w sumie taki też jest spoko. I się dość fajnie właśnie tutaj wygina. Wszystko nam się tutaj ładnie. Tylko nawet chyba lepszy niż taki, jakby był taki mega duży. Czy coś tu jeszcze mamy? Fakturkę i to wszystko. Ej, dobra, jest git. No i co o tym sądzicie? Powiem wam, że to jest też fajne, bo łatwo można ten statyw wysunąć i łatwo można też ten statyw założyć. Powiem wam, że jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Jeszcze spróbujemy go sobie oczywiście postawić. Zobaczymy, czy wszystko nam się tu ładnie trzyma. Nie no. Powiem wam, ja jestem zadowolona. Jak za taką cenę, za jaką dałam to, to wydaje mi się, że jest naprawdę. Okej, moi drodzy, jak już otworzyliśmy sobie tą paczuszkę ze statywem, to teraz myślę, przechodzimy do otwarcia kalendarzy. Okej, jestem już w pokoju do otwierania adwentowych kalendarzy. I powiem wam, że teraz ten statyw naprawdę mi ułatwia całą robotę, bo nie dość, że mogę stawiać jakby kamerę zawsze pod kątem, także to jest coś cudownego. Dobra, a więc co? Myślę, że bez przedłużania otwieramy adwentowe kalendarze. No i dzisiaj 10. Otwieramy najpierw After Eight'a i mamy tą kuleczkę, która osobiście według mnie jest najlepsza z wszystkich rzeczy w tym kalendarzu adwentowym. Teraz Smartisy. 10 mamy tu. Otwieramy. O, i dzisiaj też moje ulubione, czyli taki bałwanek. Teraz 10 w kalendarzu z orzeszkami. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy ravioli chili. No nie, znowu to ravioli. Ostatnio tego nie zjadłam, bo nie pachniało za dobrze. I chyba nadal leży w kuchni, ale no. I to też pewnie zostanie tam. No, ale cóż, może się jeszcze poprawi jakoś. Co prawda było kilka jakichś takich smacznych rzeczy, ale było też kilka takich średnich. Dzisiaj w Milce mamy taki księżyc. Przedostatni kalendarz, czyli Maybelline. 10 mamy tutaj. Uwaga, uwaga. Dzisiaj mamy kolejny lakier do paznokci. Tym razem jest to taki holograficzny, czerwony kolor. Wygląda bardzo ładnie, no tylko, że ja po prostu się jakoś... jest naprawdę śliczny. Taki właśnie świąteczno-sylwestrowy. Ja ogólnie lakierami nie maluję paznokci, chyba, że nie mam hybryd, ale na razie mam hybryd, więc nie maluję. Ale na przykład do stóp myślę, że byłby spoko na ten okres świąteczny. Także myślę, że naprawdę, naprawdę fajnie. I teraz na ostatni kalendarz, czyli kalendarz od mojej mamy. Dzisiaj jest dość spora rzecz, także nie mam pojęcia, co to może być. I uwaga, uwaga. Tak, słuchajcie, wiem, co to jest. To jest węgiel do wybielania zębów. Nie ma absolutnie żadnego zapachu. Tak, słuchajcie, a więc mama mi dzisiaj tutaj włożyła do kalendarza taki jakby węgiel, który nakłada się na szczoteczkę i potem myje się tym zęby i on jest do wybielania. Nie wiem, co ile to się stosuje i co, wiecie, co jakby ile razy dziennie, ile razy, nie wiem, w tygodniu. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak się z tego korzysta, ale na pewno się nauczę, bo jest to coś, czego naprawdę chciałam przetestować od dłuższego czasu. I mogę, myślę, nagrać taki jakiś filmik. Może będę pokazywać we vlogmasach, a może nagram jakiś osobny filmik właśnie o używaniu tego węgla do zębów. Wow, super, jest to coś, co chciałam właśnie przetestować, więc myślę, że to naprawdę spoko, spoko rzecz. Tak się prezentują rzeczy z dzisiejszych kalendarzy adwentowych i powiem wam, że jestem dzisiaj absolutnie z wszystkiego zadowolona. Oprócz oczywiście tych pseudo orzeszków.
Ale ogólnie powiem wam, że naprawdę kalendarze mnie dzisiaj bardzo pozytywnie zaskoczyły, bo jak wszystkie czekoladki mi się podobają, Maybelline oraz kalendarz od mojej mamy jest świetny, no to tylko niestety te orzeszki. Ale ogólnie to rzeczy są dzisiaj przekozakie. Hejka moi drodzy, jestem po otwarciu właśnie kalendarzy, w sumie minęło jakiś czas, ale nieważne. Właśnie teraz przyszkowałam sobie wszystkie książki, które mam na jutro. Jutro ogólnie mam na 9, także super. Ale za to, słuchajcie, mam kartkówkę z biologii i sprawdzian z polskiego. Także jakaś porażka, no ale mam nadzieję, że jakoś się z tym uporam. Zobaczymy. Myślę, że dam radę. I jutro mam na pierwszej lekcji biologię, niemiecki, polski, angielski i EDB. Także ogólnie nie jest jakoś tak fatalnie, ale nie jest też jakoś najlepiej. No, także ja się teraz zabieram za naukę. I widzimy się, jak już cokolwiek zrobię. Hejka, moi drodzy, mamy godzinę 22:40. Ja wróciłam z korepetycji półtora godziny temu i przez te półtora godziny uczyłam się polskiego i biologii. Zaraz już jutro mam właśnie kartkówkę i sprawdzian. I powiem wam, że w miarę umiem, rano jeszcze się trochę poduczę polskiego, na szczęście polskie mam dopiero na 3:00. Jeszcze w łóżku trochę sobie poczytam, ale muszę jeszcze zmontować vlogmasa. Ale w sumie nie stoję jakoś tak źle z godziną, z racji, że no, z 23:30 najczęściej chodzę spać, jak mam na godzinę 8, a jutro mam na 9, więc z czasem nie stoję tak źle, idę się zaraz wykąpać, będę się kąpała gdzieś tak do 23:30, no i potem będę montowała jakieś 40 minut tego vlogmasa. Także tak. Ale powiem wam, że się tego spodziewałam, że tak będzie dzisiaj wyglądał dzień. Z racji, że wtorki, słuchajcie, zawsze są najgorsze. A z racji, że tego dnia mam i do 14:25 hiszpański do 16:00 i mam też potem na 20:00 korepetycję z matmy. Także jest tego bardzo, bardzo dużo. Oprócz tego na następny dzień mam polski, na który zawsze muszę się przygotować. Także wtorki są zawsze ciężkie, ale przeżyłam go. Jutro środa i po środzie, jak już minie środa, to słuchajcie, jest taki lajcik. Znaczy może nie jakiś taki na maksa mega, no bo mam jednak jeszcze takie przedmioty, na których nauczyciele mogą pytać, ale jest to zdecydowanie lepsze niż wtorki i środy. Ale co o tym sądzisz? Czemu ty w ogóle, chłopie, leżysz na lustrze? Cóż, nie wnikajmy. Czas iść się wykąpać, także biorę piżamkę i zabiorę was z wami, pokażę wam moje My Night Routine. Tak jak to zawsze pokazuję mniej więcej i dzisiaj, słuchajcie, umyjemy sobie zęby pastą, tą, wiecie, tą tym węglem, no. Ogólnie chcę zrobić sobie te, wiecie, czyszczenie zębów tym węglem, ale nie znalazłam żadnej takiej szczoteczki, wiecie, którą mogę zużyć, a trochę się boję tej mojej elektrycznej, z racji, że obawiam się, że ona się pewnie zabarwi, ale z racji, że nie znalazłam, a bardzo chcę to już przetestować, więc jednorazowo wykorzystam właśnie tą moją elektryczną, a następnym razem sobie już kupię zwykłą taką, wiecie, szczoteczkę do takiego zwykłego szorowania. Okej, słuchajcie, namoczyłam szczoteczkę i teraz biorę ten węgiel i zamoczam w tym węglu i teraz muszę szorować sobie to przez 2 minuty i potem trzymać w buzi też przez 2 minuty. Także teraz włączam stoper i widzimy się, jak już skończę. Okej, poza tym, że mam cały czarny język i zęby trochę też, to efektów jakichś większych nie widzę, ale z tego, co słyszałam, to rzadko kiedy zdarzają się efekty po pierwszym użyciu. Najczęściej pojawiają się po drugim bądź trzecim, więc stwierdziłam, że przez tydzień będę używać tego codziennie. Zobaczę, jak to właśnie działa, czy coś się poprawi właśnie w tym odcieniu moich zębów. Wydaje mi się, że nic się nie zmieniło, jakiejś takiej bardzo zmiany nie widzę, ale tak jak mówiłam, będę stosować to przez tydzień codziennie. Jeżeli nie będzie jakichś większych efektów, potem będę stosować dalej, może w jakichś innych odstępach czasu, zobaczymy. Także będziemy testować. A teraz idę się kąpać, także see you, jak się wykąpię. Moi drodzy, mamy godzinę 12:09.
Mam ogólnie mokre włosy, dlatego nie patrzcie na to, jak wyglądam. Ale właśnie zmontowałam całego vlogmasa i już wszystko jest gotowe. Także myślę, że mogę nagrać końcówkę i iść spać. Także co, dziękuję wszystkim za tego vlogmasa. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że widzimy się w jutrzejszym vlogmasie. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Do następnego i cześć!